Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f. Na wykresie tej funkcji leżą punkty. No i mamy już zaznaczone te punkty. Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układów współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem. Dobra. No to zaczynamy od przerzucenia sobie. A względem tego punktu, bo tu jest początek układów współrzędnych, będzie leżał tutaj. Czyli będziemy mieć A'. Natomiast B względem tego punktu przerzuca nam się tu. B'. No i idzie nam to w ten sposób, prawda? Ok. No i teraz patrzymy sobie przede wszystkim na to, że jest to również funkcja malejąca. A jak jest to funkcja malejąca, no to co? No to mamy współczynnik a mniejszy od zera. Tu jest współczynnik a dodatni i tutaj też, czyli obie te odpowiedzi nam odpadają. Dobra, i teraz musimy sobie spojrzeć, czy to, czy to. Nasz punkt a ma współrzędne minus 4 i 0. A nasz parametr b ma współrzędne minus 2 i minus 2. I teraz, który z tych wykresów zawiera i ten punkt? Tutaj mamy 0, to się z tym nie babramy. Od razu wrzucamy b, bo ma dwie współrzędne. Przypominam, że to na początku to jest oczywiście y. To jest x, to jest y. I mamy za y podstawiamy minus 2. Teraz mamy minus x, czyli minus 2. Jeszcze ten jeden minus daje nam 2. Minus 4. I mamy minus 2 równa się minus 2. Ale żeby mieć zawsze pewność, to wystarczy sobie wrzucić jeszcze to a, że mamy 0 równa się, i mamy minus 4 minus, czyli będzie 4 minus 4. Oba punkty nam pasują, czyli mamy do czynienia z odpowiedzią C.